Szanowni Państwo, to co widzimy przed nami tutaj, to jedna z największych w Polsce instalacji paneli słonecznych do podgrzewania ciepłej wody. Została zainstalowana w Szpitalu Wojewódzkim w Płocku. Nakład ten inwestycyjny jest ponad 4,5 miliona, ale oszczędności roczne dla szpitala to około między 500 a 700 tysięcy złotych. Jest to element programu dla 12 mazowieckich szpitali, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa. Dzięki temu zbudujemy kilka tysięcy metrów kwadratowych takich paneli słonecznych. Całość inwestycji to 40 milionów złotych. 80% środków pochodzi z mechanizmu szwajcarskiego. Szpital zgodnie z trendami w naszym kraju będzie pozyskiwał inne możliwości pozyskiwania czy obniżenia kosztów tak zwanych odnawialnych źródeł energii. Chcemy również aplikować o szeroko rozumianą fotowoltaikę. Chcemy na południowej ścianie budynku głównego strony południa zainstalować baterie fotowoltaiczne do przetwarzania ciepła słonecznego na energię elektryczną.